Super pytanie! Jan Brzechwa! Jestem dzisiaj tu dla was i zagram w koło plotka. Czuję się jak w kole fortuny. Jacek Kowalec, pozdrawiam cię. Ej, trochę się boję. Co to są za pytania? Super pytanie! Gdybyś była pizzą, to jakim byłabyś smakiem? Pepperoni! Teraz muszę coś zrobić, bo jeśli oni wymyślą dla mnie jakieś straszne rzeczy. A mogę odmówić? Zarapuj wiersz w rytm bitu. Jan Brzechwa. Żuk. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Dobra, już się kuję. Tylko raz w życiu leciałam samolotem. Czyż piegowałabyś partnera, przyjaciółki, gdyby cię o to poprosił? Ale wyobraziłam sobie od razu, jak stoję gdzieś za rogiem, wiesz, i kukam. Jezu, nie wiem, słuchajcie, żebym szpiegowała. Jakby był w sumie obcy, to czemu nie? Jakby trzeba było sprzedać, że ją zdradza, co będzie mi przyjaciółką pomiatał? Szybkie strzały. Piwo. Rozenek. Rasowy kot. Parówki. Ibisz! Domołówka. Wanna. Na plaży wygodniej. Tipsy. Solarium jest bardziej niezdrowe. Pamiętniki z wakacji, trudne sprawy, szpital. W którym serialu najchętniej byś zagrała? Zagrałam kiedyś w W11. Dziękuję. Hostessa. 200 zł za godzinę. Gdybyś miała słuchać jednej piosenki do końca życia, to jaki byłby to utwór? Zaśpiewaj ją. Uwielbiam słuchać różnych piosenek, zależy od nastroju. Ale mam taką jedną piosenkę, która gdzieś tam mi towarzyszy. To jest I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ja nie lubię kalmarów. No, jakbyś wygrała milion, to co byś z nim zrobiła? Kupiłabym mieszkanie, spłaciłabym kredyty przyjaciół i rodziny i jakby jeszcze coś starczyło, to bym kupiła jeszcze jedno mieszkanie. Na wynajem, a co? Ach, ja mam szczęście, moja ulubiona hostessa mi podaje pytania. Czy usłyszałaś kiedyś od dziennikarza obraźliwe pytanie? W przypadku mojej osoby pytania od dziennikarzy i informacje na mój temat są dość kontrowersyjne, ale nie, obraźliwego pytania od dziennikarza nie usłyszałam. Niewygodne tak, ale obraźliwe nie. Dziś zagrałam w koło plotka. Nie róbcie tego w domu. Dominika Gwik.